Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. W ubiegłym tygodniu w powiecie myślenickim wystąpiły niezwykle obfite opady deszczu. Skutkiem tego było znaczące podniesienie się stanu wody w Rabie oraz innych rzekach i potokach w regionie. W Myślenicach Raba miejscami wystąpiła z brzegów największe szkody, wyrządzając w okolicach tzw. plaży trawiastej, Górnego Jazu, a także parku na Zarabiu. O podsumowanie skutków tegorocznego wylania Raby oraz wstępne oszacowanie strat materialnych z tym związanych zwracamy się do burmistrza miasta i gminy Myślenice, Macieja Ostrowskiego. Panie burmistrzu, jakie straty materialne poniosła gmina, poniosły Myślenice w związku z tym wylaniem Raby, które miało miejsce w ubiegłym tygodniu? Najważniejszą rzeczą jest, porównując rok 2014 do roku 2010, że nie ucierpieli mieszkańcy gospodarstwa domowe, bo w 2010 to były wielkie podtopienia domów, gospodarstw, zalania, duże, naprawdę duże szkody. Ta powódź, która była, można powiedzieć, no, maksymalnie dwudniowa, z potężnym opadem nagłym, spowodowała największe zniszczenia w infrastrukturze komunalnej, tu gdzie stoimy, czyli plaża trawiasta i Zarabie, czyli przede wszystkim wylanie Raby. Czyli jednak brak w regulacji Raby, brak we właściwym zabezpieczeniu powodziowym. My, powiem szczerze, po tych 4 latach jesteśmy zadowoleni z tego, co się stało z tych zabezpieczeń, któreśmy wykonali właśnie w dzielnicy Zarabie, gdzie zalewało domy, w Osieczanach, w Rodni. To dało dzisiaj efekty, to wszystko naprawdę dzisiaj funkcjonowało dobrze. Nawet tutaj ta plaża trawiasta, która została zrobiona, właściwie odwodnienie, te fosy, te mury, które zostały te żelbetowe tu porobione, one dzisiaj zadziałały i spełniły swoją funkcję. Natomiast no, Raba wylała dlatego, że po pierwsze jest rzeką górską w tym odcinku i Zakopianka jednak ingeruje w środek, w część lewego brzegu Raby. Dwa, że nie ma się gdzie rozlać, bo nie ma tych terenów zalewowych. Natomiast tak naprawdę no, żwir jest niewybierany od wielu, wielu lat, nie jest pogłębiana, nie jest regulowana Raba, bo jest zakaz i nie wolno tego pobierać, czego nie rozumiemy i rozmawiamy na ten temat z zarządcą rzeki. Jeżeli chodzi o straty, to powiem tak, straty są szacowane w sumie, jak popatrzę na różnego rodzaju drogi, naderwania, w granicach paru milionów złotych. To jeszcze do końca nie jest właściwie jak oszacowane. Być może Urząd Wojewódzki zaakceptuje nam sprawy związane z odszkodowaniami i możliwościami otrzymania środków na usuwanie skutków powodzi. Jestem dzisiaj właśnie umówiony w Wydziale Urzędu Wojewódzkiego, aby na ten temat rozmawiać i przedstawić wstępny już kosztorys związany ze stratami. To tak mogę powiedzieć ogólnie, to są właśnie place, to są drogi, to jest część parkingu. To nie są tak wielkie straty jak w 10, ale są. Ja tylko żałuję jednej rzeczy naprawdę, że nie możemy wszyscy się porozumieć od tylu lat, żeby wspólnie zastanowić się nad zabezpieczeniem rzeki Raby. I dlatego dzisiaj mamy spotkanie, zainicjowałem takie spotkanie u pana starosty razem z wójtem z Pcimia, żeby wspólnie na ten temat porozmawiać, żeby, ja rozumiem ekologów, ja rozumiem działania, bo działamy proekologicznie, robimy wiele rzeczy, natomiast nie może być tak, że bezpieczeństwo infrastruktury komunalnej, mieszkańców nie jest zauważone, nie jest na pierwszym miejscu. To musi być jednak na pierwszym miejscu. Nie, że możemy sobie powiedzieć tak, że nie wolno pogłębiać, nie wolno wybierać wiru, nie wolno regulować, nie wolno zabezpieczać, bo to musi być zabezpieczone. My się musimy czuć bezpiecznie. Już dzisiaj było wiele lepiej, naprawdę. Natomiast no, to są skutki tego, że to trzeba teraz posprzątać, coś z tym zrobić, coś odbudować. Na to znowu trzeba położyć pieniądze. A być może jakbyśmy wydostali trochę tego kruszywa z Raby, może byłoby lepiej, może mniej szkód. Jeśli chodzi o straty właśnie tutaj, gdzie się znajdujemy, na plaży trawiastej, tutaj miały miejsce prace związane z rewitalizacją właśnie Zarabia. Czy w związku z tym ta inwestycja zostanie przesunięta w czasie? I od razu zapytam, co z Myślenickim Festiwalem Lata? Bo pojawiły się już pogłoski, że może być w związku z tym wylaniem Raby odwołana ta impreza lipcowa. Rzeczywiście w 2010 roku była odwołane Dni Myślenic, ale to dlatego, że powódź przychodziła miesiąc za miesiącem. Nie ma takowych prognoz. Jeżeli rzeczywiście byłoby taka sytuacja, że nie wiem, 2 tygodnie byłoby zalane i pojawiłaby się sytuacja podobna, no to pewnie imprezę trzeba byłoby odwołać. Po tej majowej powodzi, czyli tutaj paru dni temu, nie ma żadnych przesłanek, żeby Dni Myślenic, czyli Festiwal Myśleński odwoływać.
Więc na dzień dzisiejszy mówię, festiwal jest nieodwołany. My to przygotujemy, wyrównamy nawierzchnię, która została uszkodzona, bo tak naprawdę największe straty są w nawierzchni, to zostało po prostu spłukane, te korzenie się jeszcze trawy nie ukorzeniły. Tu, gdzie trawa pozostała, to jeszcze jest, ale tam na tej nowej części nie ma. I będziemy się przygotować. Prąd jest nietknięty, cała infrastruktura jest nietknięta. Nawet była ciekawostka, bo była fala wodna cała tutaj zalana, lampy się świeciły. Także infrastruktura wytrzymała, oprócz tylko tej nawierzchni. Pan poseł Duda na konferencji prasowej niedzielnej użył kwoty 9 milionów złotych, która popłynęła w błoto właśnie w związku z tym, czy faktycznie ta kwota jest aż tak duża. Szanuję pana posła Dudę, bo był nawet jest moim kolegą ze studiów z jednego rocznika. Natomiast być może myślał jeszcze o innych gminach, bo na pewno na terenie gminy Myślenice to nie jest kwota 9 milionów złotych, jeżeli chodzi o samą tą plażę. Są inne odcinki, bo muszę powiedzieć, że jeszcze właśnie w drugim dniu w sobotę to wylały te lokalne potoki typu Głogoczówka, Jasienicianka, czy tam Czemeśnianka, to tu jeszcze wchodzą straty. Natomiast sama plaża Trawiasta i tutaj to miejsce to nie 9 milionów złotych na pewno. Kiedy nastąpi posprzątanie, to posprzątanie już ostatecznie nastąpi dość szybko. Natomiast jeżeli chcemy zgłosić szkodę, aby uzyskać pieniądze powodziowe ze skutków usuwania powodzi, to musimy poczekać na zatwierdzenie protokołów i na decyzję o tym, że mamy przyznane środki, aby móc zrobić. Więc to może trochę potrwać. Ponieważ właśnie myślę o Myślenickim Festiwalu Lata, więc wiem, że mamy do tego jeszcze cały czerwiec, cały lipiec, można powiedzieć, mamy 2 miesiące, możemy powiedzieć, od dzisiaj mamy 2 miesiące. I jeżeli na przykład do 3 tygodni my dostaniemy decyzję, no to jest czas, aby ogłosić przetarg, bo to formalnie trzeba wybrać w procedurze, no i żeby ktoś wszedł i to uzupełnił, tak? No to jest taki przekrój. No ja myślę, że to wakacje nastąpi, żeby w połowie wakacji już było wszystko usunięte, a czyli żeby było zamontowane, posiane, ale tak naprawdę powiem tak, no żeby ta zieleń zakwitła, żeby ta trawa się przyjęła, to musi potrzeba roku tak naprawdę, żeby to wszystko... Ja chciałem powiedzieć jeszcze o sprawie związanej z murem, bo pojawiła się kwestia, że muru nie było, myśmy zrobili inwestycje. To jest bardzo ważna rzecz. Ja nie wiem, czy do końca mur spełni swoją rolę, jeżeli będzie mur i czy RZGW w decyzji, w rozprawie wodnoprawnej zgodzi się na taki mur, bo ona sama wie, że ta woda musi się gdzieś rozlać. Bo jeżeli byłby dzisiaj mur na przykład w wysokości metra i ta woda by się nie rozlała na plaży Trawiastą, gdzie to jest miejsce do rozlewania się tej wody, to uderza poniżej górnego jazu i niszczy most na Zarabiu, więc niszczy park, bo ta woda się musi gdzieś rozlać. Dlatego mówię, to jest, my się musimy przyzwyczaić do innej rzeczy. Plaża Trawiasta na pewno to jest miejsce zalewowe. To planie zagospodarowania przestrzennego, nie ma tu miejsca na żadną infrastrukturę stałą i te budki, te punkty gastronomiczne muszą być tak usytuowane, żeby być przyzwyczajone na to, że tu się wylewa woda i tu się czyści. Dlatego ja chcę przez waszą telewizję powiedzieć, że my może, ostatecznie się okaże, będziemy przyzwyczajeni do tego, że tu zawsze będzie wylewało, będzie trzeba sprzątać co jakiś okres czasu i musimy się do tego nauczyć przyzwyczaić, a być może, że się uda zabezpieczyć tak, że będzie pogłębiona właśnie raba, będzie niewysoki mur i to wszystko będzie współgrało, a nawet jak raba przyjdzie ten niewysoki mur, no to w tym momencie będzie można to zawsze posprzątać. Bo to nie jest miejsce, gdzie na stałość coś buduje, a obiekty też muszą być po prostu przygotowane do tego, wyżej wybudowane na palach, na spach.